Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Raincoat. Jesteśmy w trzecim, czwartym labiryncie, trzeciego rozdziału. No i dopiero do niego weszliśmy, dzisiaj lecimy konkretnie z nim. Nie bierzemy jeńców, no celem jest jego rozwiązanie. Sprawa dosyć ciekawa, sprawa dosyć interesująca, co z tego będzie, zobaczymy. Bo Fubuki chyba pobiła przodem? Boże, to zbyt niebezpieczne, że Fubuki poszła sama. Chociaż może nie, ona mogłaby użyć swojej zdolności jako... Pora tempowego. O, powinnam dać ci znać, że forte nie mogą być tutaj używane. O! Co, serio? Ta wywłoka... da sobie radę w labiryncie. Nie będzie mogła używać swoich zdolności. Będzie musiała sobie dać radę. Cóż, teraz zaczęłam się martwić. Szybko, za nią! Za nią, za nią. Zobaczmy, gdzie nasz anioł uciekł. Widzę już drzwi, które teraz wyślą dalej. No i zobaczymy, czym nam zaskoczy ten labirynt. Szczerze, na razie mi się bardzo podobał ten rozdział. Zobaczymy, jak labirynt, czy zmyje, czy nie zmyje tego odczucie, te odczucie odczuwane przeze mnie. Oho. A cóż to za jakaś grobowa jaskinia? Czuję się jak na jakimś Shurimie w Genshinie. Tylko takiej, jakby się za dużo grzybów zjadło. To jest. Co to ona robi? Duchy ją obeszły, mistery, Kyu. Fubuki? O, Yuma, spójrz na to. Te urocze kreatury i ja stałyśmy się najlepszymi przyjaciółmi. To są Kyu. To zmaterializowane tajemnice. Ona jest prawie pod nim pogrzebana. Znowu coś dziwnego? O nie, to ten Dominik? Phantom. Jak on jest wróżką, ale śmieszna. Co ona ma napisane na tym? Pojen chyba, ale co to znaczy? Chodzi o ten wisior. Znalazłam cię! Jesteś terrorystą? Wybuchaczem, mordercą i... larwą, która nie zasługuje na życie. Zamordowałeś Shachiego z ruchu oporu, prawda? Zabijanie twoich własnych ludzi sprawia, że jesteś głupszy niż Dominik. Nie zrobiłem tego. Kiedy dotarłem na dach, Shachi już nie żył. Nie słyszę cię, przepraszam, ale nie słucham kryminalistów. Ależ okropne. Więc to są potwory z labiryntu? Przywołałaś tak niebezpieczne kreatury, żeby zablokowały naszą ścieżkę. Myśl co chcesz, ale nie możesz iść naprzód, aż nie wybombisz tych rzeczy. Zróbmy to, Yuma. Hej, Dominik. Jesteś dobry w robieniu prania, racja? Złap pralkę i wyszoruj dobrze te paskudne serca. O Jezu, Dominik wygląda, jakby mógł wyszorować całe miasto. Naraz. Jednym machnięciem. Zobaczmy. Herbatka, prawda? Herbatka, moi drodzy państwo. Napój, który sprawi, że najbliższe parę miesięcy materiału, aż będzie się robiło ciepło, będzie wybitna. Broń Shachiego, czyny Shachiego i co? To jest jak bardzo... Ja muszę sobie przypomnieć, bo ja niestety mam teraz dużo różnych rzeczy, które robię, więc taka szybka przypominajka. Tu chodzi o to, że broń jest taka bardzo nietypowa. Tu chodzi o to, że miał czas, żeby uciec, ale został na dachu, czyli coś go tam zatrzymało i że kamera nie pokazała nikogo poza nami na klatce schodowej. No nie wiem, co będzie, więc na razie po prostu niech będzie ta broń. Przyznaj. Aj! To się rozbijało. Przyznaj się, że zastrzyje się Shachiego na dachu kryjówki. To nie jest prawda. Straszne, że pobiłeś sojusznika. Podłożyłeś nawet broń do jego zwłok. Nie. Przez co wyglądało to na samobójstwo? Ktoś to zrobił, ale to nie ja. Nie było tam żadnych świadków. To też się... Kurde, samo prawdę mówi na razie. Au! Myślałem, że jesteś czekawał przede mną. Zrobiłeś to, jak chciałeś. Zgin i odwróć się już. O kurde, to coś było kłamstwem? Jedyna osoba na dachu, to byłeś ty, mistrzu, co oznacza, że jedyna osoba, która mogła zabić Shachiego, jesteś ty. Ale ja to nie zrobiłem, Shachi już był martwy, kiedy dotarłem na dach. Więc dowiedz swojej niewinności, wiem, że dasz radę, mistrzu. Dobra, wiem, o co chodzi. Chodzi o to. Przepraszam, o to. Ale...
Ale jak to możliwe jest w sumie? Jakby się tutaj zastanowić nad tym. Jeżeli... To się wydaje być o tyle niemożliwe, już wam mówię, dlaczego to się wydaje być niemożliwe. No bo... Czy dowodzi tak naprawdę, że byliśmy tam? Nie no, w sumie okej, rozumiem. Bo ja myślałem o tym dowodzie, który teraz wybieram, o tej kamerze, nagrając kamery pod kątem tego, co działo się z podłożeniem broni. Ale... W sumie to jest... Nie to? Więc nie ma tej sprzeczności. Byłeś na schodach, kiedy słychać było strzał, mistrzu? Jeszcze raz. Byłem na schodach, no tak. To nie powinno być dowód, że to nie ja to zrobiłem? Czyli jednak dobrze myślałem. Chyba, że to trzeba strzelić. Ojeju. Bo nie chodzi o to, żeby pokazać, że nas nie było, że nie było świadków, tylko że my nie byliśmy w tej strzelanie, nie braliśmy takiego udziału. Oj, głupiutki. Nie, to nie ja go postrzeliłem. Byłem wciąż na schodach, kiedy padł strzał. Kamera to dowiedzie, ale czy kamera pokaże, że był strzał? Czy ona ma dźwięk? Bo to... To tyle? Marny pojedynek. Potwory się wycofały. Yuma, obroniłeś... Pokonałeś te potwory. Wybornie. Szanuję cię jako kolegę po fachu. Jako znak mojego szacunku, mogę cię nazwać wojownikiem światła? Wojownikiem światła? Jasne, jak chcesz. Chodźmy dalej. Jasne, nazwaj mnie jak chcesz. Bardzo dobrze, jak nie już mnie nazywa Cocohead, to... Mamy sztamę. Mamy sztamę w Fubuki. Fubuki jest najlepsza, co? Najlepsza postać na razie... Jest mała szansa, że Vivia będzie lepszy, ale no. Co drogą, Yuma? Dlaczego oni oskarżają ciebie o bycie sprawcą? O tak, Fubuki, nie pamiętasz sprawy. Ach, no tak, bo oni pamiętają teraz, co jest poza labiryntem. Było morderstwo i ja jestem podejrzany. Nie ma szans, żeby wyjawić światła, był mordercą. O, zobacz się, zdziwić możesz jeszcze. Po prostu znalazłem się w złym miejscu i w czasie. Nie tylko byłem podejrzany o być terrorystą, ale też byłem zauważony obok zwór na dachu budynku. Nie było nikogo innego na budynku? Coś będzie z wodą. Patrzcie, że teraz chodzimy po wodzie. Nie, nie było gdzie się ukryć. Nie było innych wyjść. Cóż, to już brzmi bardzo podejrzanie, Yuma. Byłoby znacznie łatwiej, gdybyś się po prostu przyznał. Mówiłem ci, że nie zrobiłem tego. O. To się głęboko robi. Ej, co się dzieje? Teraz rozumiem, to miejsce niedługo zatonie. To wiem! Ja mogę dryfować, więc to dla mnie nie problem, ale unosić się. Ale wasza dwójka lepiej, żeby coś szybko wymyśliła. To też wiem! Możemy... mamy rozwiązać zagadkę, racja. Nie możemy popływać na sini? Jak łodzi? Wydaje się, jakby miała wyporne części ciała, które by utrzymały nas na wodzie, więc myślę, że to nie byłoby takie złe. Dalej, mistrzu, skoncentruj się! Oho! Jezu Chryste! Uiii! Patrzcie, Fubuki, jakie wersji robiła! Co? Morder... inna broń. Nie broń tego. Została użyta. Nie broń... trzeciego. Jest źle. Tracę siłę. Już dłużej nie wytrzymam. Boże, jestem pod wodą! No co, źle? Źle? Źle! Została użyta broń trzeciego. A jak to wygląda? Aha, ja wtedy wchodzę rurę, okej. Ciekawe, jak nie została broń trzeciego użyta? Ale jestem tak bardzo ciekawy, kompletnie nie mam pojęcia, jak się do tej zbrodni doszło. Parę rzeczy ustaliliśmy, ale ja byłem pewien, że ktoś go zastrzelił i zostawił tylko jego broń, ale... A, dobra, już wiem. Słuchajcie, wiem, że to zabrzmi chaotycznie, ale już wam tłumaczę mój proces myślowy. No to tak. W tej grze co zasady nie ma podwójnych blefów. Jak nie było jednego pocisku, to moja pierwsza myśl była taka, że ktoś go po prostu wystrzelił. Kiedyś on został wystrzelony, ale to nie miałoby sensu, bo raczej nie miałby pojęcia o tym. I nie miałby jak mieć pojęcia. Więc po prostu Shachi miał tą wystrzeloną broń i to pokazało, że to z jego broni strzelano. I trzeba myśleć tak prosto, a ja cały czas próbuję przekombinowywać, bo normalnie to miałoby sens. Strzelić na przykład raz wcześniej gdzieś w jakiejś akcji był strzał, padł.
może nawzajem do siebie strzelili. No i po prostu ten jeden nabój znikł, ale też zniknęła broń, którą strzelano. Okazuje się, że tak nie jest. Jest drabina. Fubuki, chodźmy. Mamy wskoczyć? W porządku, damy radę. Uii! To powinien być quick time, więc powinien wpaść. Dalej, Fubuki. Ona jest dwa razy większa od nas. Co jest? Musisz przeskoczyć. Nie jestem zbyt dobra w WF-ie. Ha? Nie dam rady, brak mi pewności siebie. Oj, to trzeba nad tym popracować. Fubuki, jesteś poszukiwaczką przygód, prawda? Powinnaś być w stanie to przeskoczyć. Bardzo dobrze. Skoczę tak daleko jak mogę. Proszę, złapcie mnie, jeżeli mi się nie uda. Jeszcze jedno małe ogłoszenie parafialne, bo to było pytanie, które zostało mi ostatnio zadane i nie chciałbym, żeby ktoś się poczuł źle, czy tego dlatego też wytłumaczę. Ta na przykład scena od razu mi przywiodła, że mógłbym zrobić to jest screena i zrobić to jako miniaturkę, ale z całego serca staram się, głównie przez to, jak ta była reklamowana jako coś, czego nie można spoilerować, to jest zakaz, wręcz zakaz karalny sądem, więzieniem albo grzywną 100 zł, że nie można dawać spoilerów, dlatego ja cały czas daję miniaturkę Yumę, ewentualnie Shingami tam zaraz się czy dwa pojawiła i musicie mi to wybaczyć, ale zazwyczaj tak często narzeka dużo osób na spoilery w miniaturkach. Ja zazwyczaj te miniaturki robię trochę pokazujące, co się dzieje, no bo chcę zachęcić potencjalnego widza, żeby sobie to obejrzał, prawda? Tutaj tego nie robię i przepraszam dla tych, którzy mają przez to chaos, bo nie wiedzą, który to jest odcinek, która to jest część gry, no ale tak wypadło. Musicie to jakoś zaakceptować, w innych seriach raczej to jest bardziej klarowne. Zrezygnowałem z numeracji miniaturka, bo taki sobie styl wyrobiłem, ale no tutaj akurat no nie da się nic z tym zrobić. W tej serii musicie sobie jakoś radzić poprzez playlistę. W playliście macie wszystko po kolei. Jak bardzo chcecie, się bardzo lubicie, to może wam zrobić rozpiskę, który rozdział trwa od którego do którego odcinka, ale myślę, że to nie jest potrzebne. Dosłownie chwilę poklikać po playliście i się znajdziecie bez problemu. No, koniec ruszenia. Fubuki! Fubuki! Oj! Nawet nie skoczyła! Ona spadła po prostu! Fubuki! O! Ale się złapali! To było bliskie! Ale ta woda wygląda! Jest wcześniej relaks! Dalej, chodźmy! Dobra, teraz zdałem sobie sprawę, że możecie to słyszeć. Ja już nie korzystam z wiatraka, chociaż jest mi dzisiaj bardzo ciepło, ale turbo odrzutowiec, który możecie też słyszeć w tle, to jest switch, który się rozkręca przy tej grze, to przy każdej grze się rozkręca, do wręcz niebotycznych brzmień. Wait, Yuma, coś jest nie tak. Próbowałam co w ten czas, ale nie mogłam. Co do tego, nie możesz używać swojej zdolności, kiedy jesteś w labiryncie. A? To jest robota, sprawka, bo linii ciemności i przerażająca moc zamknęła moje forte? Więc w końcu zauważyłaś. Chciałbym, żebyś nie utrudniała spraw. Bez twojej cennej mocy jesteś po prostu zwykłym spowolnieniem w tym labiryncie. A teraz nadążaj i nie wprowadź nas w kłopoty. Spowolnienie. Ulał nogi. Co to narzędzie zbrodni? Ofiara została zabita przez własną broń, racja? Tak. Ach, racja, to o tym zapomniałem. Rzeczywiście, lufa wciąż była ciepła i czułem... czułem nie popiół, tylko gunpowder, proch strzelniczy. Z 6 pocisków załadowanych, jeden z nich miał pustą łuskę, co oznacza, że pocisk, który zabił trzeciego, absolutnie pochodził z broń, którą trzymał. Chociaż nie, no dalej to może oznaczać, że wystrzelił do kogoś i ktoś do niego strzelił. Tylko on nie trafił, prawda? Ale no to nie jest to. To już ustaliliśmy. Fubuki? Jestem... Kulą nogi. Rompowa nutka. Ale o tym myślisz? Powinnaś już to wiedzieć. Nie rozwiążesz zagadek, nie używasz zdolności, ledwo się ruszasz, nie masz odwagi, ani uporu. Więc proszę. Więc tak, jesteś kulą nogi, przeszkodą. Teraz przestań, zanim pociągniesz mistrza ze sobą. Niemiłe słowa, niepotrebne, ale no niestety Shin to jest taka gówniara i albo się to akceptuje, albo nie. Fubuki. Wszystko gra? I am fine. Tak.
dam radę sama wstać. Yuma, okropnie cię przepraszam, od teraz postaram się nie prześladzać ci. Nie musisz się tym martwić, jeżeli cokolwiek stoi nam na drodze, dam radę. Razem. Nie, to jest coś, co muszę zrobić sama. Muszę stać się silniejsza na tyle, żeby zająć się światem, zanim wrócę do rodziny Clockford. Hej, chyba się zmotywowała, czasami bycie to zło ma rezultaty. Bycie? Ale ty zawsze taka jesteś. Jestem ciekawa. Naprawdę jesteś trenującym detektywem, Yuma? Wydajesz się być znacznie bardziej doświadczony w poszukiwaniu przygód niż ja. Masz nawet tytuł Wojownika Światła. Ale co ty mi dodałaś, Fubuki? Mistrz jest ekspertem w wciąganiu innych w swoje sprawy. Been forced around the block a few times. Czemu Fubuki Tertale zniknęła? Aha, okej, się wystraszyłem, że coś się stało. No nie wiem, co znaczy to drugie zdanie, szczerze powiem. Ma też świetną mentorkę. Z drugiej strony, ja nie mam nic poza zdolnością, żeby cofać czas. A tutaj nawet tego nie mogę użyć. No trochę smutno, ale co zrobisz, Fubuki? Oho. Zespół R. Szkoda, tak smutno. I przejdziecie tędy. Ale mi wkurzacie. Zaczęło mnie to stresować. Mistrzu, pomóż mi. Zmieniając ich w potrawkę mięsną. To nie była potrawka mięsna, no, to coś jakoś w papkę chyba. Ładuje się RMA pewnie. Mhm. Kurde, RDM, przepraszam. Okej, linie wysokiego napięcia, broń... czekajcie. Linie wysokiego napięcia, że nie można zeskoczyć z góry. Jest taka... od boku jakby strzał był. Broń stworzona przez Irukę. I zamek zamknięty. Bardzo dużo rzeczy wskazuje właściwie na to samo, ale nie wiem dlaczego. Mam wrażenie, że to będzie... A, zaraz zobaczymy. Nawet jeżeli nie strzeliłeś bronią... Przyjaciółka może zrobić to za ciebie. Kazałaś swojej sojuszniczce. Gdyby zastąpić Szaciego, zleciał się na miejsca. Twoja wspólniczka rzuciła ci broń. A ty podłożyłeś się do dłoni Szaciego. Okej. Był twój larwowy plan. No został. O, to będzie ważne. Skąd został oddany strzał? Jest tylko jedno miejsce skąd. Z góry. I to jest strzał. No nie to. Dobra, wiem co. Ale to o to chodzi. Prawda, że dach sąsiadującego budynku jest jedynym miejscem, gdzie, skąd można strzelić. Ale ten budynek jest wyższy niż szczelinówka. Dodatkowo, strona tego budynku nie ma okien. Według mnie dwojako można to rozwiązać, bo to, że tam są linie, też pokazuje, że nie można było oddać strzału, ale chodzi o to, że strzał został wydany poziomo, czyli ten drugi dowód. Czekaj, czy to nie jest konflikt dowodów? Sprawdźmy jeszcze raz klucze. To jest to. Na stówkę, ale jestem prawie pewien. Aj! Myślałem, że to jest takie sprawy lecące. Dobra. Easy. Aj! Myślałem, że to już będzie... To będziemy walić. To! Zawsze za drugim razem, co? Ale mam wrażenie, że moja logika by się nadała też przy pierwszych próbach. Po prostu jest trochę inna.
Sąsiadujący budynek nie miał okien, więc jedyny sposób, żeby strzelić do ofiary, to było z dachu. Ale ten budynek był wyższy niż kryjówka. Jeżeli ofiara została zasnajpiona z wysokości, rana postrzałowa byłaby pod kątem. Ale rana postrzałowa przychodziła przez głowę poziomo. Bazując na widoku, na tym jak wyglądała rana postrzałowa, to jest niemożliwe, żeby pocisk przepodróżował z dachu sąsiadującego budynku. No i co? Łyso parówy, co? Koniec tej sercji. Łyso. A ci przeciwnicy niestety nie budzą w ogóle we mnie żadnego takiego poczucia spełnienia. No i są jak dzieci, tak jakbym dzieciom lizaki wyciągał sprzed ust. No, proszę was. Wiem, że się mylę, ale to po prostu chodzi o to, że według mnie to jest taka logika, która... Moje dowody też by dało się obronić. I to nie, nawet nie byłoby takie naciągane. Rozumiem. Skoro rana była pozioma, to strzelający musiał być na tej samej wysokości. Cóż, możliwe, że głowa ofiary była pod kątem w momencie strzału, ale w tym wypadku znaleźlibyśmy pocisk wbity w dach. Otwór. Rzuca fałszem, żeby nas zatrzymać. Ale to jest dziwne, że oni naciskają, że to było morderstwo. Jeżeli nie jestem sprawcą, bardziej sensowne byłoby samobójstwo. Przez to, że to jest samobójstwo, oni chcą zrobić z tego morderstwo, żeby to przykryć. Ale czemu mieliby to przykrywać? Chyba, żeby nas wyrobić po prostu przy okazji. Więc w końcu odkryliście moją prawdę. W końcu odkryłaś swoją prawdziwą naturę, bogini ciemności. Yuma, nie daj się jej oszukać. Ta sprawa to na pewno morderstwo. Na pewno? A na czym to bazujesz? Ofiara miała broń, prawda? Jeśli tak, mógł użyć jej do walki z peacekeeperami, którzy za nim szli. A jednak... On wolił strzelić w siebie. Nie wierzę, że ofiara była tak przyparta do rogu, że popełniła samobójstwo. To właściwie ma sens. Mądre słowa. No to mądre słowa. Nawet jeżeli on chciał uniknąć unikania swojej broni, używania swojej broni, by przynajmniej użyć jej, żeby zagrozić. Więc to musiało być morderstwo. Nie, samobójstwo. Strum debate. Niech się wczyta. Oho. Drzwi. Co, dwie pary drzwi? Usta i coś jeszcze. O nie, tylko i to! Litery są napisane we krwi. Czy to było samobójstwo, czy morderstwo? Poczekajcie, dosłownie jedną rzecz muszę zrobić. Zazwyczaj nie sprawdzam rzeczy, grając, nagrywając wam rzeczy, ale widzę tutaj coś ciekawego. Okej. Okay. Najwidoczniej czytam to dla was teraz już, ponieważ może was to zainteresować. Ponieważ właśnie widzę na Discordzie Stevena W313, czyli twórcy Rocky Restart oraz V4 oraz Eternal Endings, że właśnie wyszła krótka nowa gra, podobno na jakieś 30 minut, czyli w moim przypadku pewnie jest 4 odcinki, która opowiada o Vivien. A przynajmniej... ma tam jakieś swoje... No ale wygląda jakby była na okładce, szczerze powiedziawszy. Nie powiem, być może do tego sięgniemy pomiędzy jakimiś seriami. Wiedzcie, że wiem. Dosłownie teraz dostałem to powiadomienie i teraz wam je czytam. Więc macie takie z pierwszej ręki. Warto. Teraz napisałem we krwi. Czy krew Yumy ma święte moce i iluminuje ten przeklęty labirynt? Yuma, jesteś więcej niż wojownikiem nadziei. Światła, jesteś... świętym wojownikiem światła. Jasne, spoko. Skupmy się na problemie. Czy to jest samobójstwo, czy morderstwo? Musimy to jakoś zawęzić. To na pewno morderstwo. To totalnie samobójstwo. Znaczy, powiem tak, ja jestem pewien, że to jest morderstwo, ale nie wiem, czy rannie każe nam teraz myśleć inaczej. To jest morderstwo. No dobra, a zobaczmy, co się stanie, jak tutaj pójdę. Coś się otworzyło, na pewno. Chodzimy! Poczekaj, aż się załaduje.
Ta pewno jest dobra droga. Obawiam się, że będziemy musieli pójść tu i tu. Wiedziałam. To musi być sprawa morderstwa. Dziwnie, ktoś też drga kamera. Jeżeli to było samobójstwo, ktoś byłby na dachu, racja. Ale mistrzu, byłeś na klatce schodowej. Peacekeepers byli za drzwiami. To oznacza, że nikt nie mógł wejść na dach. Jak sprawca miałby zastrzelić ofiarę i uciec? Widzisz, to, jeżeli to nie było samobójstwo, to co się stało? Lepiej się wytłumacz. A co ty będziesz mi mówiła, jak mam żyć? Bardzo dobrze. Zrobię tak. Całkowicie zgadzam się z tym, co Yuma powiedział. Ale ja nic nie powiedziałem. Więc co myślisz, mistrzu? Dlaczego myślisz, że to jest morderstwo? Nie mam jakiegoś jeszcze porządnego dowodu. Jeszcze. Ale dziwnie drga, widzicie? Tak jakby cofa moją postać. Oj, może dlatego. Jesteśmy uwięzieni? Teraz się... O, zgniata się! Nie, to jest koszmar. Nie. Ściany. O! Jaki był powód za morderstwem? Stojący. Dalej, wypluj to z siebie. Labirynt? Nie będzie czekał wiecznie, wiesz? Ja wiem, ale... Jeżeli to było morderstwo, byłaby jakaś wskazówka, która by została na miejscu zbrodni. Jeżeli sobie przypomnę... O, w ten sposób? Druga plama krwi, myślę. O Jezu, nie było już takiego bicia. Co to jest? Proszę, to jest wszystko, co było na miejscu zbrodni. To powinno być łatwe. A, parasol! Upewniłem się, że wyciągnę wszystko prosto z ciebie. Na pewno wskazówka, która wskazuje na morderstwo, ukryta tutaj. Nie mamy czasu, proszę pośpiesz, Yuma. Musi być coś podejrzanego, coś, co się wyróżnia. Musi być wskazówka, znajdę ją. O, parasolka, oczywiście. Chwila, co jeżeli użyję parasolki? Co z nią zrobisz? Mogę... użyć ją jako różdżki do walki? Rozumiem. Jak to, jakby to coś zatrzymało? Możesz się bardziej postarać? Poważnie, mistrzu. No co? Może ci pytanie jest? Jaki był powód? No nie wiem, szczerze powiedziawszy. Myślałem, że może nie powód, ale że może mi wskaże coś w parasu. No to po kolei strzelam, nie mam pojęcia. Wiem, że to musi być związane z morderstwem. Czyżby? Aha. O, ściany się zatrzymały. Chyba dobra odpowiedź. To jest broń, która wystrzeliła śmiertelny strzał, racja? Ale skąd wiadomo, że to morderstwo? Aha, chodzi o to, w której ręce było, prawda? Jesteś unikalna w tej broni. Cylinder rewolwera normalnie wysuwa się na lewo. Ale broń, która została znaleziona w miejscu, wysuwa się na prawo. Rozumiem, to jest nietypowe. Niesamowite, że to zauważyłeś. Naprawdę jesteś świętym, wielkim, detektywim wojownikiem światła, Yuma. Nasz tytuł się powiększa. Nieźle. Jest nawet dłuższy. No cóż, ta broń była zrobiona specjalnie dla Szeciego. Ta babka z... ta śmieciara też to powiedziała. Jak to dowodzi, że to było morderstwo? Nie wiem jeszcze wszystkiego o tym. Pomyślałem tylko, że to jest trochę nietypowe. Oj! Co znowu się dzieje? Oczywiście, nie rozwiązała się całej zagadki. No ma tam! Jezu, on nas zdobije! Można spróbować zestrzelić? Nie jestem strzelcem. Ale to może zadziałać w środku labiryntu. Jeżeli broń jest odpowiedzią... He? Nie jest naładowana? Jeżeli nie strzelisz, to wciąż czegoś ci brakuje. Czegoś. Myślisz, że chodzi o to, że... Dlaczego myślę, że ta broń nie pasowała? Nie rozstrzelić bronią, aż się nie dowiem? Cóż, Yuma? Rozwiązałeś to? Dlaczego broń Shachiro w ogóle taka była? Powód musi być ważny. Mówisz, że potrzebujesz mojej pomocy do rozwiązania? Och, w porządku. Skoro jesteś tak dobry w błaganiu, mogę ci troszkę pomóc. Proszę bardzo. O, beczka! D
teraz znaleźć odpowiednie słowo, to jest zawsze dla mnie dosyć spore wyzwanie. Także musisz się odpowiednio postarać. A, która jego broń jest, która jego ręka jest dominująca? W ogóle nie pamiętam już. Jak to było z tym... Aha, to nie było tak przypadkiem? Nie, bo coś mi ktoś tłumaczył, jak to z tymi kluczami było, ale nie zdradniecie, nie pamiętam już. Znaczy, jak ręka dominująca jest bardzo prosta, po prostu cztery litery. Więc chodzi oczywiście o... Left, czyli rękę lewą. Oj, to nie to. Prawie strzeliłem. Dobrze miałem... A nie, na dobrym miałem przycisku. I ta jeszcze. Musi tylko przejść to do końca. Proszę bardzo. I wywalona. Zespół R znowu błysnął. Się udało. A broń była znaleziona w prawej, rana była też w takiej strony, że to po prostu się nie kleiło, z tego co pamiętam, z dowodów. To jest to! Przez to, że był leworęczny, powód, dla którego cylinder wysuwał się w prawo, to żeby pozwolić mu przeładować, wciąż trzymając broń w lewym. Jeżeli byłby praworęczny, to byłoby bardzo ciężkie, żeby przeładować cylinder, machając go w prawo. Jeżeli Charlie był praworęczny, to zamówiłby swoją broń, żeby była stworzona w ten sposób. To oznacza, że Charlie musiał być leworęczny. What the fuck? Ale strzelił. Charlie miał specjalnie stworzoną broń, ponieważ był leworęczny. Spójrz, wyjście! Udało ci się, Yuma! Ach, zadziałało! To jest dzięki twojej jedynej? Nie, to dzięki dedykacji Yumy. Co? Ale bylibyśmy teraz naleśnikami, gdyby nie moja pomoc. Nigdy nie uwierzę, że bogini ciemności mogłaby z własnej woli pomóc nam. Jasne, mów co chcesz. Darcia, pośpieszmy się. Odliczanie trwa. Racja. Sporo spadła ta... No sporo spadł ten licznik. Jesteśmy coraz bliżej rozwiązania zagadki. Pośpieszmy się, mistrzu. Tak, jasne. Lecimy! Tylko zapis. Mordeczko, Mordini. Ileż można bez zapisu grać w tą grę komputerową? O, proszę bardzo, już zapisane. Elegancko jest. Elegancko! Zostaw to swojej jedynej. W przeciwieństwie do tej wywłoki, z chęcią ci pomogę. Bogini ciemności nam pomaga? Musisz pułapka. Ja myślę, że Wobuki ma rację swoją drogą. Tylko, że to tak na dłuższą metę, a nie na to, co ona wymyśla. O Jezu, jaki Dominik jest duży. Fajny potwór. Okejka. Oficjalnie blokujemy wam drogę, ha? Chcecie wiedzieć dlaczego? Ponieważ droga morderstwa kończy się tutaj. Terrorysta Shachi popełnił samobójstwo. Prawda, Dominiku? Mówiłeś wcześniej, że to jest morderstwo, a teraz mówisz, że to jest samobójstwo? Oni oszukują. Może oni oszukują, ponieważ jesteśmy blisko prawdy. Bronisz potworu? Przeklinam cię, bogini ciemności. Królowo potworów. Nie obronię ich. Nie nadążam za tą historię o potworach i bogu ciemności. Nie ma teraz czasu, a bitkę. Jak to nie ma? Dominik jest gotowy. I to bardzo. RDA? Oj. Ekrany ładowania. Am I right or am I right? Ale jesteśmy już chyba... Tak, blisko załadowania. Całe szczęście. RDM! Speed boost, stand by me, stand by me. Kaszek! To jest chyba... Typ zaułek.
Ja muszę chyba teraz coś... Oj. A ja nie muszę odbijać po prostu? To jeszcze nie było morderstwo. Zdecydowanie popełnił samobójstwo, to trzeba odbić. Możemy przytrzymać, już nie pamiętam, jak to działa niestety. Nie, Shachi nie popełnił samobójstwa. Wszystkie dowody wskazują na coś wręcz przeciwnego. Jesteś super wkurzający, wiesz? Okej, zmiażdżę cię, Robala. Znowu odbitka? Nie. Eksplozja parkingu, akcja Shachiego. Akcja Shachiego. Shachi był leworęczny i zamek. Dobra, zobaczmy. Co stało, że broń była dla leworęcznych? Oj. Można dalej się postrzelić. Można, ale nie w ten sposób, który on to zrobił. Shachi postrzelił się bronią w swojej dominującej ręce. To jest kłamstwo. Co strzelamy? Wszyscy to jest to samobójstwo. Ale czym strzelamy? Jest leworęczny. O, to jest to. Nie ma dowodów, że sprawca strzelił bronią. Czy sprawca strzelił bronią? Nie ma sprzeczności, więc to jest samobójstwo. Skończyliśmy, czas do domu. Skończyliśmy pora CS-a. Chyba Shachi używał prawej ręki, żeby strzelić się w głowę. A czy coś się wydaje się być dziwnego, mistrzu? Masz pomysł? Tak, chyba wiemy, którego solutionki użyć. No jest dobrze, jest dobrze. This is the truth! Shachi był leworęczny, ale został znaleziony z bronią w prawej dłoni. Nie ma powodu, żeby używał niedominującej dłoni, żeby popełnił samobójstwo. To jest oczywista sprzeczność. Kiedy sprawca próbował sprawić, żeby to wyglądało jak samobójstwo, włożył broń do złej ręki. To oznacza, że ktoś inny jest zamieszany w śmierć Shachiego. Ta śmierć to była ustawka. To było morderstwo. Wyszło szydło z worka. Ja się załaduję. Kurde, mam wrażenie, że wbrew pozorom jesteśmy już całkiem konkretnie w tym labiryncie. Udało ci się jeszcze raz zabić potwory. To potwierdza. Droga morderstwa była poprawna. Na to wygląda. Przyznaję porażkę. Co? Bogini ciemności przyznaje porażkę? Może ma szczerą stronę? Nie. To niemożliwe. Czy to może być iluzja, którą ona rzuciła? Wiesz co, mam to gdzieś tak długo, jak rozwiązujemy zagadki. Po prostu pomagaj mojemu mistrzowi. Jeszcze trochę. Chodźmy dalej. Niezręcznie trochę. Zapiszę sobie, bo... No co prawda niedawno to robiłem, ale... Wiecie, jak ten switch potrafi wywalać, więc wolę chuchać na zimne. Dobra. Lecimy powolutku do przodu. Co to jest przed nami? Taki duży korytarz? Boże, wyobrażasz sobie przez takie korytarze chodzić? I... O, łódka! O. Jak nic nie przebije pontona, to powinniśmy być w miarę bezpieczni. Sprawca popełnił dosyć klasyczny błąd, myląc dłoń ofiary. Może sprawca nie wiedział, że Shachi ma przygotowaną broń, która była stworzona dla kogoś leworęcznego. Shachi rzadko nosił ze sobą broń, więc prawdopodobnie ta osoba nigdy go nie widziała. A dlaczego mieliby się tak starać, żeby zrobić customową broń, której on nigdy nie chce użyć? Grumby? Myślicie, że on jest jak inni okrutni terroryści? Może ta broń była darem? Darem od kogo? Kobieta Iruka zarządza bronią w ruchu oporu. Na chwilkę włączę wam sobie wiatr, bo muszę się trochę schłodzić. Wybaczcie, bo teraz będziecie słyszeli delikatny szum. Na słuchawkach bardziej, na głośniku pewnie prawie nie, ale musicie mi wybaczyć, po prostu stać ciepło. Czuję, że zaczęłam płynąć, a jest no... I to nagrywam i jest już 28 września, wyobraźcie sobie. Dzisiaj było w moim mieście 27 stopni.
To ona ją stworzyła. Panie, broń jest takie romantyczne. Nie? To cieszy moje podróżnicze serce. Tak? Cóż, dzięki błędowi sprawcy wiemy, że to było morderstwo. Ale to wciąż pozostaje wiele nieodpowiedzianych pytań. Oho, o nie. Trzymajcie się! Dobra, trochę zresztą będę coś czas odpalał, żeby wam nie przeszkadzało, ale żeby coś tam mi powiało. O, szybko załadowało. O nie. Trzy drogi? O nie! Gdzie sprawca, skąd strzelił sprawca ofiarę? No z dachu obok stał. Lokacja, gdzie sprawca strzelił trzeciego. Tak, nawet jeżeli to jest morderstwo, to wciąż tajemnica. Ale jeżeli wiemy, że to było morderstwo, to odpowiedź musi tu być. Nie mam pojęcia, co to może być, ale jestem pewna, że ty odkryjesz zagadkę. A ciebie, nie chodzi o hodowanie, tylko tak jakby... No tak Tajem to jest tak jakby... Ojej, brakuje mi takiego słowa, jak na przykład łapiecie dzikie zwierzę i je oswajać. Ten, który oswaja bogini ciemności, wielki, święty detektyw bojownik światła Yuma. Yarduri będzie moje imię? Narzekasz jeszcze, kolego? Co ty? Dach kryjówki, wnętrze kryjówki, dach budynku obok. No nie, no dach kryjówki to musiał być na 100 000%. Dawaj! No nie, dobrze jest. Zobaczmy, na jaką ścieżkę teraz nas to zaprowadzi. O Jezu, ci cię przyszło i teraz mi się aż tutaj... Spać zachciało, tak? O tak? O tak, jak zawsze przyjdzie, to się spać człowiekowi chce. Oho, do czegoś dotarliśmy. O Jezu. To była poprawna odpowiedź, ale jeżeli został postrzelony na dachu, czy to nie znaczy, że sprawca też był na dachu? Sprawca włożył broń do dłoni szaciego, żeby wyglądało to na samobójstwo. To znaczy, że musiała być tam osobiście ta osoba. Sprawca był zdecydowanie na tym dachu. Zeskoczył gdzieś, tak? Eksplozja albo coś takiego. Tak mi się wydaje. Ale puste. No wiadomo, że to Switch, nie? Ale tak to wygląda strasznie... Strasznie biednie. Ale Yuma, powiedziałeś, że nikt... Nikogo tam nie było, kiedy się pojawiłeś. No to musimy to rozkminić. Kiedy usłyszałem strzał, byłem w połowie schodków ewakuacyjnych. Zajęło mi to 10 sekund, żeby dotrzeć na dach. W tym czasie sprawca zniknął, jak dym z lufy, z miejsca zbrodni. Gdzie morderca mógł pójść? No nie mam tutaj zbyt wielu opcji. Zapisuję sobie na wszelki, żeby troszkę gdzieś tam te save wytworzyć. Oj. Dach! To jest... Jesteśmy na miejscu zbrodni. O nie, tylko to! Idź za drogą ucieczki sprawcy. Musimy uciec w ten sam sposób, w który sprawca zrobił to. To nic prostszego, jeszcze to jest pokazane, to lol. Chociaż to dosyć wysokie, czy to nie byłoby możliwe, żeby wspiąć się tutaj liną albo drabiną? Nie martwcie, trzeba się takiego zawiesić. Dodatkowo z tej wysokości, wie by to zajęło. Ciężko byłoby, żeby ktoś szedł na tyle szybko i zebrał funer w tak krótkim czasie, jak ci zajęło mi wejść na dach. W tej wysokości też pewnie nie dało się skoczyć na matę. Ginęło się nieważne, jak się wylądowało. Boże święty, to smutne. Tutaj? O, więc sprawca uciekł przez zapasowe wyjście. Jest sprawca w stanie potrzeby. To jest naturalne, że...
żeby korzystać się z te schody zapasowe. Na chwila. Widzisz, był z przodu, racja. Nie ma szans, żeby sprawca mógł uciec, nie wpadając na niego. O czym ty mówisz? Yuma wciąż to jest, prawda? Chodzi o to, że wtedy, kiedy doszło do zbrodni, Boże. A wywłoka i jej pusta głowa mnie dobijają. Ale jednak, nazwałaś mnie odizolowaną. Nie wiem, czy sprawca zdał sobie z tego sprawę, że tu byłem. Nagranie z kamery pokazało, że nikogo tutaj nie było. Przez co trudno mi sobie wyobrazić, że sprawca stąd uciekł. Okej. Że nie stąd, tylko że tędy bardziej. Chyba jeszcze możemy zobaczyć. A tutaj jeszcze coś jest. Łatwiej sobie wyobrazić linę albo inne narzędzie, żeby uciec z dosąsiadującego budynku. A może użyjemy balona ciepłopowietrza? Sprawca pewnie sam czegoś takiego szukał. Ale po drodze będą te linie wysokiego napięcia. Nigdy nie dotarłbyś do następnego budynku, nie dotykając go. O, więc... Sprawca to nie jest poszukiwacz przygód? To cię rozczarowuje? Niesamowite, co? Okej. Mamy tutaj coś jeszcze. Zapiszę sobie tylko znowu. Sorry za te częste zapisy, ale wiecie co? To w sumie jest też dobry moment, żeby powolutku kończyć. A, nie mogę zapisać. Nie szkodzi, będę i tak miał to zapisane, bo ja gry zazwyczaj nie włączam pomiędzy sercami. Słuchajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku oczywiście kontynuujemy. Podejrzewam, że będę potrzebował jeszcze odcinka i jednego kawałka odcinka, ale no, tak jak mówiłem, odcinki z labiryntu będą 45 minut, 50, czasami godzinę nawet. Także możecie się spodziewać, że tak będziemy właśnie postępować, żeby jakoś wyróżniały się atlety tych zwykłych półgodzinnych. No i cóż, jeżeli wam się podobało, zachęcam do aktywności w każdej formie. Mogą to być łapki, mogą to być komentarze, mogą to być subskrypcje kanału. Wszystko, zachęcam was do tego wszystkiego. Szczególnie subowania, żeby być na bieżąco i niczego nie przegapić. Dużo osób, które ogląda kanał, nie subuje, a jest to duży błąd. Zapraszam was również na media społecznościowe, które macie w opisie pod filmikiem. Tam przede wszystkim moje dwie platformy streamingowe, czyli Twitch oraz TikTok. Wpadajcie koniecznie, link w opisie. Streamuję tam na obu platformach prawie codziennie, na Twitchu prawie codziennie, na TikToku parę razy w tygodniu. Macie wszystko w rozpisce, możecie zawsze wpaść, zapytać w komentarzach. Zawsze wam wszystko opowiem, nie musicie się wstydzić. Wszystko z mojej strony, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, papa!